bracia i siostry Polacy. Moja walka trwa 25 lat już. Obecnie dzisiaj byłem w Studio Polska. Ale to nie jest Studio Polska, jest to Studio Ustawka, gdzie mąci się i sieje propagandę w tej telewizji. Wyobraźcie sobie, że 23 marca, jadąc tu do Warszawy, kiedy to protestowałem, przeszło 250 dni przed Pałacem Prezydenckim, zrobiono na mnie zamach, z którego cudem uszedłem z życia. Z życiem. Oto rozbity samochód mój. Sprawca z lewego pasa uderzył z taką siłą, że strażacy rozcinali drzwi, aby mnie wydobyć z samochodu. Nikt do tego czasu nie chce mi pomóc. Ze szpitala NSWiA wyrzucono mnie po paru godzinach. Powiedziano, że nie ma miejsca, a niestety w szpitalu miejsce było. Na drugi dzień przyjął mnie do szpitala, zlitował się niejaki Eugeniusz Sendecki, który prowadzi telewizję narodową. Myślałem, że jest to człowiek uczciwy, ale niestety pomyliłem się. Wykorzystuje logo telewizji narodowej, ale nie jest on prawdziwym Polakiem. Bo na drugi dzień powiedział mi: Włodziu, miejsca w szpitalu są, ale ty nie masz pieniędzy, jedź do domu. I tak ze złamanym kręgiem, ósmym kręgiem kręgosłupa, z bólami wróciłem na południe Polski z Warszawy. Tam dostałem się w Kolubuszowej do polskiego szpitala, gdzie jest rzeczywiście polski ordynator. W tym szpitalu, który jest niesprywatyzowany, jest publiczny, w każdym pokoju są telewizory. Nie płaci się za oglądanie ani nic jak w innych szpitalach. Po prostu to, co doszło obecnie w tym kraju, to już jest katastrofa wołająca o pomstę do nieba. Wyobraźcie sobie, bracia i siostry Polacy, nasi ojcowie, dziadowie walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę. Walczyli w powstaniach listopadowym, styczniowym, kościuszkowcy, powstańcy śląscy, wielkopolscy, podczas II wojny światowej pod Monte Cassino, pod Tambrukiem, pod Norwikiem, pod Lenino. I do czego doszło? Że dziś na czele rządu stoją najwięksi zdrajcy narodu polskiego. Zdrajcy, którzy wprowadzają okupanta do kraju. Wojska amerykańskie nie przychodzą, by nas bronić, tylko przychodzą po to, by upić nasze bogactwa naturalne, jakie posiadamy. Mamy największe złoża tytanu na północy, złota, pierwiastki ziem rzadkich. Jest taka książka profesora Kozłowskiego, każdy Polak powinien to znać. Ja tę książkę mam. I mogę przesłać, jeżeli by ktoś chciał. Mówiąca o wszystkim, co się dzieje w tym kraju, jakie mamy bogactwa. I wyobraźcie sobie, że Amerykanie nie przychodzą nigdzie tam, gdzie jest bieda, tylko tam, gdzie jest bogactwo. Dziś nasi zdrajcy narodu polskiego, najwięksi zdrajcy, to prezydent Andrzej Duda i Błaszczak. Kiedyś Kwaśniewski z Millerem zorganizowali tutaj więzienia CIA w Kajkutach i wzięli za to 15 milionów dolarów. Ja się pytam, ile obecny rzekomy prezydent narodu polskiego wziął łapówki z Błaszczakiem, by zakupić sprzęt wojskowy u Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych. Dlaczego likwiduje się przemysł nasz, rodzimy? Przecież produkowaliśmy czołgi, produkowaliśmy helikoptery w Mielcu, którymi nasz papież, rzekomy Polak, bo to nie był Polak, tylko pochodzenia żydowskiego, latał tym helikopterem. Dziś wszystko ucichło, wszystko przechodzi w obce ręce, więc zastanówmy się, czy my, otrzymując wizy,
do Stanów Zjednoczonych, będziemy zapraszani tam tylko chyba po to, by być tanią siłą roboczą, a nasze dzieci, nasze wnuki będą spłacać to zadłużenie, które teraz powstaje. Więc Polacy, zorganizujmy się i usujmy zdrajców narodu polskiego. Mieliśmy przemysł stoczniowy, farmaceutyczny, mieliśmy huty, mieliśmy kopalnie. Kopalnie się zatapia, że są nierentowne, ale nie, za parę lat tu przyjdą inni właściciele, tak zwaną założą judopolonię i oni otworzą wszystko. Oni będą czerpać zyski, a my jako rodzimi właściciele bogactw będziemy jako tania siła robocza. Polacy, apeluję, obudźmy się, usuńmy zdrajców narodu polskiego. Od 22 grudnia stałem z banerami przed Pałacem Prezydenckim. I do obecnej chwili 250 dni takie same banery stoją przed ministrem, rzekomym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Wejdźcie na moją stronę internetową www.knurowski.cba.pl. Wejdźcie na reportaż pani Jaworowicz z 25 kwietnia 2013 roku. Ostatnia część pokazuje, jak tu jako jedyny rolnik wjechałem przed Sejm ciągnikiem, jadąc 400 km. Udało się mi wjechać do Warszawy. Stałem, przeszło 100 dni, nikt mnie nie wsparł. Więc zapytuję, dlaczego my jesteśmy tak okłamywani? Okłamują nas rządy od 90. lat, bo nie mamy rządu polskiego. To są wszystko rządy opłacone przez zachodnie korporacje, które chcą zawładnąć naszymi bogactwami, naszą ziemią. I my nie możemy pozwolić na to. My musimy wykonać testament naszych ojców, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę. My musimy zadbać o to, by nasze dzieci i wnuki były właścicielami w tym kraju, a nie tanią siłą roboczą. Pozdrawiam was wszystkich. Jeszcze raz apeluję, przeczytajcie sobie książkę Tadeusza Kundy. Kocham ojczyznę bardziej niż swoje serce. Tam dowiecie się, kim jest Andrzej Duda, kim są obecni rządzący, kto to jest Kaczyński, kto to są inni. I zrozumiecie dopiero, kim był Donald Tusk i inni, którzy niszczą od 90 roku kraj nas, wysprzedając w obce ręce, a nas mają za tanią siłą roboczą. Jeszcze raz apeluję, Polacy, obudźmy się, złączmy wspólne siły. Nie musimy uciekać za granicę, nie musimy wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych i szukać chleba. Tu w tym kraju mamy chleb, tu w tym kraju możemy mieć pracę. Pytam się jeszcze raz i apeluję do was, gdzie nasza flota, która w latach 80. łowiła przeszło 900 tysięcy ton ryb na wodach międzynarodowych? Dlaczego 40 tysięcy marynarzy polskich pływa pod obcą banderą? Czy nas nie stać na to? Stać nas, tylko musimy mieć patriotyczny rząd i na czele prawdziwego patriotę i Polaka, a nie zdrajcę narodu polskiego, jakim jest Duda, jakim jest Błaszczak, jakim jest Morawiecki. Przecież to jest człowiek, który odpowiada za śmierć wielu Polaków. Ile to Polaków naciągniętych na tak zwane pożyczki frankowiczów, frankowicze w bankach szwajcarskich odebrało sobie życie. Jedna z pani tu w Studio Polski właśnie powiedziała, że Mateusz Morawiecki odpowiada za śmierć mojego męża. I tak on odpowiada za to, co dzieje się w tym kraju. Nie wierzcie, bo kraj bez przemysłu, bez
dobrego rolnictwa jest skazany na zakładę i kraj, który wybiera sobie przywódców Żydów za przywódców do rządu, jest skazany na zagładę. A my jako naród polski musimy przetrwać. Jeszcze raz apeluję. Polacy, zjednoczmy siły i nie dopuśćmy, by nasz kraj zginął z mapy świata. Pozdrawiam was sprzed telewizji polskiej, rzekomej polskiej, mówił do Polaków, narodu polskiego w kraju i za granicą, rolnik Włodzimierz Knurowski z Małopolski. Pozdrawiam was tradycyjnym starym powiedzeniem. Szczęść wam Boże. Dziękuję.